panem Grzegorzem Braunem i Gabrielem Maciejewskim. Na temat, czy historię Polski należy napisać na nowo. Może pokrótce przedstawię naszych gości znamienitych. Pan Grzegorz Braun, zadeklarowany monarchista, państwowiec, jak sam się określa. Reżyser, nauczyciel akademicki, scenarzysta i publicysta. Znany z takich filmów jak Losy dodatnie plus ujemne, Towarzysz Generał, Marsz Wyzwolicieli. Ostatnio cykl wspaniały, Transformacja od Lenina do Putina. Nagrodzony za filmy Wielka ucieczka cenzora, Defilada zwycięzców, Oskarżenie oraz Ogólnika w imię postępu. Orędownik prawdy i wielki obrońca wiary katolickiej. Bardzo bym chciał, żeby tak blisko ciebie. Bardzo bym chciał zasłużyć. Oraz Gabriel Maciejewski. Bloger znany pod pseudonimem Tolerus. Pisarz i publicysta, miłośnik polskiej historii, historii Kościoła. Autor, wszak jednej od drugiej nie sposób oddzielić. Autor m.in. serii książek Baśni jak niedźwiedź polskiej historii. Znawca sprawy świętego Stanisława Biskupa oraz polskiego renesansu. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że nie macie moich nauczycieli. I teraz pytanie wprowadzające. Jak to jest z tą naszą polską historią? Czy prawdziwą historię Polski trzeba jakby na nowo odkryć, niczym zaginioną Atlantydę? Czy jest ona przemilczana, jakoś ukrywana? Czy historia, której uczyliśmy się w szkołach, budowała w nas prawidłowe spojrzenie na świat i wieki przeszłe? I wreszcie, jakie może mieć znaczenie narracja historyczna w kształtowaniu przeszłości naszego kraju? Proszę, może najpierw pan mi pożar. No, to jest pytanie. To jest dopiero pytanie. Ja może zacznę od skomentowania tej sytuacji. Państwo zostaliście tutaj zaproszeni, zwabieni podstępnie na coś, co zostało zatytułowane jako debata, dysputa. Więc to jest taka, jak to zwykle, ustawka, prawda? To tak wyglądają debaty, że się zaprasza gości, którzy są wzajemnie w miarę możliwości raczej niekontrowersyjni i jest pewność, że nie będą przekraczali wyznaczonych ram i oni potem udają, że się spierają jakąś sprawę. Więc ja muszę wyznać, że jeśli o mnie chodzi, to nie zamierzam się z Gabrielem Maciejewskim, chyba nie zamierzam się z nim o zbyt wiele spierać, bo mam wrażenie, że z tych naszych dotychczasowych spotkań i rozmów tyle wynika, że się czasem od siebie nawzajem jakieś rzeczy dowiadujemy i ja się mnóstwo od Gabriela dowiedziałem i mam nadzieję, że on nie będzie trzymał światła pod kocem i dzisiaj coś tutaj zarzuci. A teraz przechodząc do rzeczy, no cóż, no właśnie w ramach tej niekontrowersyjności codziennej myślę, że jesteśmy skłonni obydwaj się zgodzić, że tak, że trzeba koniecznie tę historię przepisać, przeorać na nowo. Nie dlatego, żeby ona była ukrywana przed nami, tylko wręcz przeciwnie. Każdy tutaj naokoło opowiada o historii, na historię się wszyscy chętnie powołują i szukają sobie jakichś genealogii po to, żeby legitymizować aktualne, współczesne, bieżące praktyki polityczne, szukają jakichś patronów, prawda? Trumny Dmowskiego i Piłsudskiego przesuwane od prawa do lewa i różni dawniejsi antenaci, dłuższe genealogii. I teraz, skoro o tej historii ciągle, skoro każdy uprawia jakąś politykę historyczną, no to co tutaj jeszcze jest do odkrycia, prawda? No, otóż okazuje się, że wszystko, dlatego że jeśli historia jest narzędziem
polityki, jeśli jest młotem na czarownicę? Tylko te czarownice są różne, prawda? W różną stronę się tym młotem wywija, zależnie od tego, kto weźmie młotek do ręki. Otóż wtedy nie mamy do czynienia z historią, historiografią jako zestawem faktów uporządkowanych, tylko mamy do czynienia z historiografią jako wyznaniem wiary w to czy owo, zależnie od tego właśnie, kto w co wierzy. No, mówiąc krótko, historia Polski zdaje mi się raczej ciągle zestawem legend, mitów inteligenckich, niż uporządkowanym katalogiem zdarzeń, które zostałyby jakoś rozpoznane. I teraz, skoro tak, no to co te mitologie warunkuje? No warunkują te mitologie przesądy. Przesądy. Polska inteligencja sama jest, wbrew temu, co o sobie samej myśli, ona jest produktem pewnego przesądu. Tak? Jest przesądna sama w sobie. No ten przesąd naczelny inteligencki nazywa się postęp. Wiara w postęp. Inteligencja polska wychowała się do tego i bierze się sama z tej wiary w postęp. A zatem inteligencja polska jest gremialnie. Są wyjątki szlachetne od tej reguły, ale ja w dzieciństwie i młodości nie znałem takich wyjątków i sam się nie zaliczałem do takich wyjątków, gdyż mam się za taki laboratoryjny produkt, tak, tego środowiska naturalnego, jakim jest inteligencja polska. Otóż w tym naturalnym środowisku i na własnym przykładzie zaobserwowałem właśnie tę wiarę w postęp, zaobserwowałem zmodernizowanie, to znaczy wiarę w to, że postęp może być aplikowany do prawd wiary, tak? A zatem, że postęp, modernizacja lepsza od starej, dobrej tradycji przez duże T pisane. Inteligencja polska jest etatystyczna, czyli socjalistyczna, czyli wierzy w to, że sprawy tego świata, a więc sprawy polskie, mają być rozwiązywane centralnie przez jakąś oświeconą władzę w Warszawie. A zatem rozwiązanie sprawy polskiej to jest zawsze jakiś konkurs piękności na to, kto tam obsiądzie te centralne stolce. No i cóż, jest inteligencja polska pacyfistyczna, no to tego się nabawiła, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. No bo jak człowiek jest rozbrojony i naokoło, i uratował się ledwo z pogromu, no to potem dorabia teorię do swojej bezbronności. I zaczyna wierzyć w to, że to jest rzecz zbożna, piękna i że wszyscy, którzy wierzą na przykład w to, że zbrodnie, a więc zabójstwa, zbrodnia zdrady stanu, że powinny być surowo karane, na przykład karą główną, coś takie jest uważane przez większość polskich inteligentów za barbarzyńców. No i po ostatnie, polska inteligencja hołduje takiemu przesądowi, który ja roboczo nazywam judeoidealizmem w odróżnieniu od judeorealizmu. Tak? Przez judeorealizm rozumiem nie abstrahowanie od realnego działania w historii i polityce współczesnej, polityce i kulturze, tego czynnika, jakim są żydowskie aspiracje narodowe i państwowe. I teraz, ponieważ z tym ostatnim przesądem no, wiąże się hołdowanie przez polską inteligencję takiemu imperatywowi kategorycznemu, że to tutaj kolega anegdotę przed naszym spotkaniem przytoczył, to powiedział kiedyś jeden z redaktorów przyszłych prominentnych Gwiazdy Śmierci, że największym grzechem jest antysemityzm. Więc inteligencja polska w to rzeczywiście wierzy, rzeczywiście ulega temu szantażowi, co nie oznacza, żebym ja zachęcał do tego, żeby na przykład wobec kogokolwiek się niegrzecznie zachowywać i wobec kogokolwiek mieć jakieś niezbożne intencje, ale to po prostu inteligencję polską oślepia
na spory kawał spektrum tego widma historii, które obserwujemy, jest dla polskiej inteligencji zwyczajnie niewidoczny. Inteligencja polska nie widzi, a skoro nie widzi, no to też w związku z tym nie może komentować. No to takie są z mojego punktu widzenia determinanty ślepoty polskiej inteligencji na własną historię. Takie są determinanty niezrozumienia przez polską inteligencję, czym sama jest, skąd przychodzi i co to właściwie jest historia Polski. I to podsumuję przytoczeniem takiego określenia, bardzo tutaj pożytecznego. Otóż Arystoteles, który analizował przed tysiącami lat strukturę tragedii, strukturę fabularną, wskazał jako moment szczególnie tragiczny, a zatem w każdej tragedii scenicznej szczególnie efektowny. Moment, który nazwał hamatią. Moment, w którym bohater, tak żeby to najkrócej powiedzieć, sam nie wie, co go trafiło. A zatem nie rozumiejąc realnych przyczyn swojego nieszczęścia, tym głębiej skłonny jest brnąć w tę ślepą uliczkę. Tak widzę polską inteligencję i tak sądzę, polska inteligencja patrzy na polską historię. Oddaję mikrofon koledze Gabrielowi Maciejewskiemu. Bo tak, żeby trochę uporządkować. Czyli ja rozumiem, że pan Grzegorz wskazał teraz te obszary, które są niejako zakazane w poszukiwaniach w polskiej historii i dlatego one są nieznane i niezbadane do końca. Czy dobrze rozumiem? No to jest ten zestaw przesądów, którym hołdowanie generuje, tak owszem, zestaw tematów zakazanych. Albo też zestaw tematów przeoczonych, gdyż z góry wiadomo, jakie mają być poprawne wnioski. W związku z tym nie przyglądamy się rzeczywistości, bo wniosek mamy już gotowy. Właśnie na przykład taki wniosek, że to jest dobrze, żeby państwo polskie było centralnie zetatyzowanym państwem, w którym slogan, frazes demokratyczny jest odmieniany przez wszystkie przypadki, natomiast wyrażanie tęsknoty za powrotem króla to generuje wyłącznie śmiech na sali. To jest konsekwencja hołdowania tym przesądom. Ja bym nie powiedział, że to są tematy zakazane, tak jak tutaj Grzegorz powiedział teraz, one są raczej tak, no, omijane, obudowywane, powiedzmy. Ważne książki są wydawane raz, prawda? 20 lat temu, kiedy nastąpiła tak zwana transformacja, wydano książkę Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich Ignacego Schiffera i potem już więcej tego nie wznawiano. Fascynująca jest ta książka, Państwu serdecznie ją polecam. Ale ja chciałem o czym innym, bo tylko jeszcze dołączę się do tego, co Grzegorz mówił. To jest tak, że nie ma tego wątku żydowskiego, nie ma kościoła w tej historii, po prostu. Ta historia jest pisana w ten sposób, jakby Kościół był wrogiem, prawda, państwa, albo jakiś, no, siłą, która przyszła tutaj, żeby to państwo zniszczyć. Natomiast mnie najbardziej irytuje i urzeka jednocześnie w tym piśmiennictwie historycznym to, że autorzy nie rozumieją racji stanu. To znaczy oni bardzo by chcieli należeć do tej grupy, zaraz powiem o konkretach, która odnosi sukces, chcieliby stanąć po stronie zwycięzców. Natomiast będąc historykami polskimi mają ograniczone pole możliwości, bo te dzieje się tak ułożyły, jak się ułożyły. Więc jest taka tendencja do wyszukiwania jasnych stron. I żeby znaleźć te jasne strony, to historycy polscy, czy jak polska inteligencja, to są ludzie skłonni do wielu poświęceń, wielu zakłamań, byle tylko wyprodukować sobie jakieś złudzenie, jakiś taki prozak, który trzeba łyknąć, czymś popić i będzie dobrze. No więc z mojego punktu widzenia jest to procedura karygodna, tak nie wolno robić. Natomiast zauważyłem coś takiego, że wielu autorów próbuje znaleźć taki punkt geograficzny, z którego dobrze jest napisać polską historię. Żeby wszystkim się podobało. No i w mojej ocenie najczęściej ten wybór pada na Londyn. Co jest zupełnie straszliwe oczywiście.
Szczególnie historycy zajmujący się gospodarką mają takie pomysły, żeby pisać z punktu widzenia Anglików, prawda? Bo oni odnieśli sukces, zwyciężyli, podbili świat i my w jakiś sposób musimy do tego aspirować. Oczywiście nie musimy, dlatego że ten sukces odbył się naszym kosztem po prostu. Szczegóły może później. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa. To jest taki specyficzny sposób traktowania czytelnika. Ja nie wiem, skąd to się bierze. Czy to jest jakiś wirus, który na uniwersytetach jest rozsiewany. Ciekawy jestem, w jakim sposobem. Że czytelnik jest albo jakimś wrogiem autora, albo jakąś osobą... No właśnie, po prostu idiotą. Ja dam przykład, dobrze? Bo ja tu się przygotowałem, może nie za dobrze, ale tak troszeczkę. Mamy zupełnie fascynującą, ważną, piękną, mądrą i pełną niesłychanie istotnych danych książkę, która się nazywa Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej. Polecam Państwu. Autor, profesor Zbigniew Żabiński, wydana dawno temu, 10 tysięcy egzemplarzy nakład. Wszystkie tabelki, co ile kosztowało i gdzie. Kursy walut sprzed. Po prostu fascynujące historie. Jeszcze w roku? W 89. Jeszcze lepsze tutaj są rzeczy niż u tego Schippera nieszczęsnego. I otwieramy tę księgę przemądrą i tu jest przedmowa na samym początku. Czytamy pierwsze zdanie i ono nas po prostu wyrywa z butów. Ja je przeczytam. Mogłoby się wydawać, że historia systemów monetarnych stanowi tylko mało ważny wycinek historii gospodarczej. Kropka. No i co my mamy, proszę Państwa, powiedzieć? Jeżeli autor pisze książkę pod tym rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej, co jest w ogóle kluczem do wszystkiego, żeby zrozumieć, jak ta gospodarka działała. I on zaczyna od tego, że to wydaje się, że to jest mało ważne. Do kogo on adresuje tę swoją książkę? No ja właśnie nie wiem do kogo, dlatego że jest mi to ciężko znieść, ponieważ wiele jest takich historii. Ja tutaj niedawno dawałem taki przykład, przepraszam, że ja tak od razu o konkretach, ale ja zawsze tak mam, że po prostu od razu chodzę na jakieś bardzo, bardzo przyziemne i bardzo konkretne kwestie. Jest taka książka, którą sobie kupiłem we Wrocławiu 2 lata temu, która się nazywa Włosi w Polsce w XVI i XVII wieku, bardzo gruba. Ja ją sobie kupiłem z taką nadzieją, że się czegoś dowiem. Na przykład, kto zabił Berciego. Bardzo ciekawa sprawa, bo ja nie wiem, albo w jakich okolicznościach to się stało. Ale się niczego takiego nie dowiedziałem. Natomiast nie przeczytałem tej książki do końca, zacząłem ją tylko i dałem sobie spokój, bo tam był podtytuł. Włosi w Polsce w XVI-XVII wieku, utracona szansa na modernizację. Taki był podtytuł. No więc to jest to, o czym tutaj mówił Grzegorz. Ta wiara w tego bożka postępu jest czymś straszliwym, niszczącym i w ogóle wypłukującym mózgi. Ja nie wiem, czy w ogóle... nie chcę tutaj mówić nazwiska autora, nie chcę zdradzać. Natomiast no, nie wiem, jak ze studentami, no, jak oni to znoszą w ogóle, bo no, mi by było trudno. Nie czytają tego. Znaczy, no to chyba jest jedyne wyjście, żeby tego nie czytać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że to, o czym już mówiliśmy, że w tej historii nie ma kościoła, prawda? A jak Jasienica pisze o Zbigniewie Oleśnickim, to prawie że otwiera szampana, jak biskup umiera, prawda? Bo wreszcie ten straszliwy demon odszedł i już go nie ma. Więc to wszystko trzeba zmienić. Po prostu, to wszystko trzeba zmienić. Dobrze. Bo nie jest prawdą, że budując sobie rozmaite złudzenia, pisząc rozmaite laurki na własny temat, my do czegoś dochodzimy, no to będzie tylko gorzej. Dopóki nie zorientujemy się, w jakich okolicznościach przyszło nam żyć, jaka była istotna przyczyna katastrofy państwa, jednej, drugiej, trzeciej, no to nie ma w ogóle o czym gadać. Musimy tą analizę przeprowadzić tak do spodu. To nie jest trudne. To trzeba wziąć parę takich książek jak ta, tego Schippera nieszczęsnego, jeszcze kilka albo kilkanaście. Zacznijcie analizę. Ale możemy, to jest spotkanie z nami. Ja bym bardzo chciał mieć pewną swobodę tutaj, dobrze? Oczywiście. Dziękuję. Wątek mi uciekł. Jaka była przyczyna katastrofy pierwszej, drugiej i kolejnej?
musimy się tego dowiedzieć. I musimy się dowiedzieć naprawdę, co zrobić, żeby tego uniknąć. To jest zadanie dla historyków, to jest zadanie dla badaczy, a nie pisanie pracy, która ma pod tytuł Utracona szansa na modernizację, bo to jest po prostu to jest reforma Balcerowicza jakaś, nie wiem, coś podobnego. Ja bym tu jeszcze wrzucił jedną rzecz do koszyczka. Po internecie Karol to bardzo bogaty kraj, bo okradają go już od ponad 1000 lat, a wciąż jest co kraść. Chciałbym, żeby się panowie do tego odnieśli. Czy Polska to jest marginalny kraj wschodu, jak to niektóre media starają się nam przedstawiać, zupełnie nieistotny z punktu widzenia różnych światowych wydarzeń, czy może jednak jest to łakomy kąsek i jakby na historię też trzeba patrzeć przez pryzmat tego łakomego kąska dla innych. No tak, tak zostaliśmy wytresowani, podejrzewam, sądząc po sobie. Tak zostaliśmy wytresowani, żeby myśleć, że to jest jakiś margines, że to jest jakaś zupełnie jakiś uboczny wątek dziejów, że to jest marginalne pole gry, gdy tymczasem unaocznia polska historia, że nie da się układanki europejskiej rozwiązać bez ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej, a zatem to tutaj rozgrywa się szereg zdarzeń centralnych dla dziejów cywilizacji. Jakiej cywilizacji? No cywilizacji chrześcijańskiej, której ostoją i generatorem jest Kościół rzymski, katolicki. I otóż Polska jest polem walki z tym właśnie Kościołem. I ponieważ, jak to zostało zauważone, Kościół w polskiej historiografii jest w najlepszym wypadku na marginesie. Święci, na przykład w dziejach polskiego narodu, no to jest jakaś taka olimpiada dla niepełnosprawnych, prawda? To nie są te główne zawody, tylko to jest tutaj taka książeczka dla dewotów, a tu mamy te prawdziwą historię. Otóż jeśli historia Polski ma być przewartościowana i zrewidowana po to, żebyśmy rozumieli, co nas trafiło i nie byli tacy łatwi w najbliższej i dalszej przyszłości, to musi być odwrócona proporcja. Trzeba zobaczyć, że święci ci supermeni, tak, to jest główny nurt i to jest soczewka ogniskująca problemy i problematy wszystkich kolejnych epok. A ponieważ tak Pan Bóg szczęśliwie zdarzył, tak nas obdarował, że w każdym wieku i w każdej epoce polskich dziejów mamy tych świętych i są nawet książeczki o tym, tak? Feliksa Konecznego, Święci w dziejach narodu polskiego. Wprawdzie i z tą książeczką, i ta książeczka mnie nastraja tu i ówdzie polemicznie, ale jest od czego zacząć, prawda? To jest ten główny nurt i skoro właśnie Polska przez lat setki, jakby to powiedzieć, ze zmienną wiernością, ale nawet czasami nieświadomie, ciągle jeszcze stanowiła jakieś oparcie dla Kościoła katolickiego, no to z tego tytułu myśmy się znaleźli bezwiednie, znaleźliśmy się jak taki kaskader z przypadku, znaleźliśmy się na pierwszej linii frontu. No bo oczywiście sprawa idzie w dziejach nie o Polskę, tylko o pognębienie papiestwa, prawda? I zbudowanie Kościoła na ziemi tego, kto jest największym, naczelnym i niezmiennym przeciwnikiem osobistym Pana Boga. O to chodzi w dzieje, prawda? Taka wojna jest toczona. I tak długo, jak długo Polska jest wierna papiestwu, będzie celem tej wojny. I to jest wojna, proszę Państwa, na wyniszczenie. To nie jest wojna, która się zakończy jakimś kompromisem, jakąś ugodą, że się tak jakoś dogadamy. Nie. To dogadywanie się z Leninem, prawda, który może zawrzeć pokój brzeski, ale tylko po to, żeby tym skuteczniej snuć plany rewolucji światowej. Tutaj nie będzie kompromisu. No więc, jeśli ktoś myśli, że mogą polskie dzieje zmierzać do zakończenia optymistycznego, bez żadnej konfrontacji po drodze,
Tak? Jeśli ktoś, mówiąc krótko, wierzy, że sensem dziejów, a zatem sensem uprawiania polityki w tych dziejach, a zatem sensem spisywania, tworzenia historiografii, która stanowi zaplecze, PR często dla tej polityki, że tym sensem jest poszukiwanie świętego spokoju, no to to jest pomyłka. To jest pomyłka. Nie będzie świętego spokoju tak długo, jak długo Polska pozostaje wierna Kościołowi. No a jak przestanie być wierna, no to czy w piekle jest święty spokój? Nie wiem. Pewnie w jakimś sensie tak. Do czasu. Do czasu. Prawda? No ale rzeczywiście jest pewnie pora, żeby jakieś tutaj wyłożyć karty, dlatego że to są takie dąsy z wysoka, prawda? Krytyczne spojrzenie. Podajmy jakieś przykłady tego bałamuctwa, bo jeszcze zanim te przykłady, to takie zastrzeżenie, że ja myślę, że my tutaj obydwaj właściwie nie będziemy dzisiaj tracić czasu na polemizowanie z tym jawnym czerwonym, tak? To znaczy z tą komuną, którym to marginesem szerokim, wspólnym mianownikiem, podkreślam, dzieje rewolucji światowej, która trwa przez wieki, tak? Przez całe dzieje trwa rewolucja światowa. Więc komuną będę umownie tutaj nazywał i bolszewików, i jakobinów, i husytów, tak, oczywiście, prawda? No właśnie, przykład konkretny. Dlaczego polska inteligencja się ma kłopoty, żeby się w tym połapać? No ona ma kłopot dlatego, że gdzie ona ma to przeczytać? No, trzeba, jak mówimy dziecku, mówimy idź, podejdź, sprawdź w encyklopedii. No teraz bardziej w Wikipedii, ale dawniej jeszcze były biblioteki, półki stoją i książki jeszcze w niektórych domach. Podchodzi dziecko do półki albo i dorosły i znajduje tam na przykład encyklopedię katolicką. Encyklopedię katolicką. Encyklopedia katolicka, monumentalny projekt, rozpoczęty, podjęty na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jeszcze na początku lat 70. Do tej pory wydano, do której to literki? Do S chyba jeszcze nie doszli. Do S chyba jeszcze nie doszli, ale już się zbliżamy do końca alfabetu i w związku z tym można prześledzić, co tam już zdążyli napisać. Podchodzi dziecko i na przykład czyta w encyklopedii, na której grzbiecie jest napisane, że ona jest katolicka, sprawdza Luther. Tak? Tak? A ja sprawdzam, kto napisał hasło Luther w tej encyklopedii i okazuje się, że luteranin. Tak? Tak, po prostu. Tak? Sprawdź dziecko, kto to Calvin był. Prawda? Kto to Calvin był? Pan Calvin spalił pana serweta i dlaczego? No i podchodzi dziecko do półki i na K bierze tom encyklopedii katolickiej i kto napisał hasło Calvin? Ja podstępnie sprawdzam, tak, bo tak mnie tknęło. No napisał wyznawca tej herezji, napisał hasło Calvin, kalwinizm, tak? Ewangelicy. Kto to taki ciociu, wujku, ewangelicy? No sprawdź w encyklopedii katolickiej. No hasło ewangelicy napisał wyznawca tej herezji, tak? Dlatego, że tak jest zredagowana ta encyklopedia i zaznaczam, proszę Państwa, że żeby to sprawdzić, to ja muszę sobie wygooglać, bo tam tylko jest napisane imię, nazwisko i nie jest napisane, nie ma banderolki na tej encyklopedii, że uwaga, jej lektura może być przyczyną wielu groźnych herezji, prawda? Nie. A zatem podstęp, prawda? Jakiś albo też pochlebny scenariusz. Że głupota. To jest pochlebny scenariusz. I otóż, proszę Państwa, macie tutaj taką małą soczewkę. Jeżeli jedyna w języku polskim wydana do tej pory katolicka encyklopedia jest współredagowana przez heretyków i poleca się katolikom lekturę tych chłonięcie tej wiedzy bez ostrzeżenia, przez jaki filtr ta wiedza jest filtrowana, no to proszę Państwa, to nie dziwota. To oddaję głos. Ja się chciałem odnieść do tego problemu. W ogóle nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek pisze polską historię, nie uważając, że Polska jest najważniejsza, że jest w centrum. To jest po prostu jakaś pomyłka, bo po co ją w ogóle pisać? Komu to jest potrzebne? No właśnie mam taką sytuację, jakby ta Polska była poddawana jakiemuś takiemu rozmyciu, że te kontury coraz mniej ostre. I w bliższej historii, i w dalszej. I, no,
To jest tak, że historię pisze się z jakichś centrów. Pisano ją z Moskwy, prawda? To było jawne centrum, wrogie, prawda? Historia pisana z Moskwy. Można pisać z Warszawy, tak? Tak jak to robił Paweł Jasienica, który uważał, że PRL to jest optimum takie, które powinno zostać. Można pisać z Londynu. Nie wiem, czy ktoś pisze w ogóle historię z Waszyngtonu, ale wydaje mi się, że nie, w Europie chyba nie. I to jest coś szalenie ważnego, dlatego że ta historia jest pisana z centrów imperialnych. Po prostu. To jest historia imperiów. Nasi dziejopisowie usiłują jakoś to wejść. Natomiast absolutnie to się nie da po prostu. To się nie da. Ten problem z Kościołem, żeby pisać historię Kościoła razem, zostało oddzielone w pewnym momencie, nie wiadomo dlaczego, no to jest problem właśnie imperium kontra struktura uniwersalna. No i my jesteśmy w tej drugiej, nie możemy pisać tego inaczej niż przez Rzym, po prostu. Nie możemy, bo wyjdzie nam kłamstwo. Natomiast na pewno nie możemy pisać tego, patrząc z jakiegoś punktu, wokół którego obudowywało się imperium. To już jest w ogóle całkowita pomyłka. Natomiast generalnie jest tak, że przez długie stulecia Polska i pogranicze polsko-czeskie, pogranicze polsko-węgierskie, to był środek świata, proszę Państwa. Środek świata. My nie powinniśmy o tym zapominać nigdy. Nigdy. Przebiegunowanie tego świata nastąpiło po dopłynięciu do Ameryki Hiszpanów i potem Anglików, prawda? To trwało przez półtora stulecia i wszystko się zmieniło. Ale co nas to obchodzi? My nie możemy sobie przebiegunować tego świata w naszych głowach, bo my jesteśmy tutaj, nigdzie nie wyjechaliśmy. No niektórzy wyjechali. Ale musimy pisać tę historię tak, jakby ten środek świata był ciągle tutaj. Agenta wpływu, nie wiem dokładnie czyjego, aktualnie historyka Normana Davisa. Otóż jest taka jego książka o Wrocławiu. O Wrocławiu. Die Blume Europas, albo też w polskiej wersji Mikrokosmos. Ta książka jest napisana na spółkę z takim niemieckim pomagierem. I otóż, jakże charakterystyczne w opisie dziejów miasta, z którego tutaj do Państwa przyjeżdżam. Państwa poważne, duże, silne, imperia, takie jak właśnie na przykład korona brytyjska, czy Prusy, które bardzo Anglikom się podobały, bo zawsze były ich agentem na kontynencie. I Anglicy inwestowali w Prusy jako najpotężniejsze państwo protestanckie na kontynencie. Otóż takie państwa, one mają interesy, one mają dyplomację, która używa argumentów. Natomiast państwa i narody małe, nieważne, jak na przykład Polacy, tak? Oni mają, nie mają interesów, tylko mają nacjonalistyczne roszczenia, na przykład, prawda? I w związku z tym ich dyplomacja, jeśli ją w ogóle ci dzicy ludzie mają, to ona nie używa nacisków, tylko ona na przykład wysuwa roszczenia. Prawda? Wysuwa roszczenia. To na poziomie języka właśnie widać to utożsamianie się. Ja tutaj podaję przykład twórczości historiograficznej rodowitego imperialisty brytyjskiego, prawda? Ale ten punkt widzenia przyjmują także ludzie urodzeni w Polsce, o zgrozo. I oni też właśnie wierzą, że to jest margines i w związku z tym inne reguły gry tutaj obowiązują. No tak, właśnie nie będziemy polemizować z tą komuną jawną, bo na to szkoda czasu. Nie będziemy walczyli tutaj teraz bohatersko przed Państwem z pomnikiem czterech braci śpiących na Pradze, prawda? Bo umówmy się, że ta sprawa jest załatwiona i jeśli oni ten pomnik tam postawią, to się tam wszyscy razem spotkamy i przeniesiemy go w jakieś inne lepsze miejsce, jeśli go postawimy. Tymi głupotami się nie zajmujmy, natomiast zauważmy, jakie nieszczęścia wynikają nie z tego, jak piszą historię Polski jej wrogowie, bo to właśnie jest takie
Na ogół jednak jawne, widoczne, prawda? Zamordyzm moskiewski jest swojski, łatwo dla nas rozpoznawalny, nie nastręcza to komplikacji intelektualnych. Łatwo jest nam po prostu się połapać, właśnie nie popadniemy w hamartię, bo wiemy skąd kule lecą. Natomiast prawdziwe nieszczęście jest wtedy, jak historię Polski piszą najwięksi, najżarliwsi patrioci i najserdeczniejsi przyjaciele polskości. Wtedy się zaczynają nieszczęścia. I ja tutaj sięgnę po przykład, bo proszę Państwa, kupiłem w drodze, kupiłem świeży produkt patriotyczny. On się nazywa Wielka Księga Patriotów Polskich. I przepraszam, że się po niej przejadę. Nie jest to żadna krypto-antyreklama, tylko jawnie zupełnie, nie, dam radę. To jest taka książka, którą właśnie mnóstwo wspaniałych ludzi tutaj się przyłożyło do jej pisania i to jest taka encyklopedia polskich patriotów. Różni krakowscy profesorowie skądinąd zacni tutaj to spisywali i ta książka generalnie, wiem, że nawet jest reklamowana przez aktualnie jedynie słuszną telewizję opozycyjną i w ogóle jest bardzo jest patriotyczna. I ja zaczynam ostatnio lekturę książek najchętniej od przypisów i indeksów i tak też tutaj. I oczywiście znajduję tutaj tych wszystkich piekurszczaków, prawda, całą tę masonerię różnych obediencji. Ja znajduję w Wielkiej Księdze Patriotów Polskich, że zacznę od spiekła rodem braci Potockich, Ignacego i Stanisława Kostki. Oczywiście jest mój ulubiony Hugon Kołłątaj. I tak dalej, i tak dalej, ale to właściwie mogłoby być, dać asumpt do dyskusji nad polskim patriotyzmem. Czy on właśnie, na co nam taki patriotyzm, jeżeli wolno drogą do Polski na skróty podążać pod rękę z zaciekłymi wrogami Kościoła Rzymskiego? Tak, to jest takie pytanie. Czy taki patriotyzm doprowadzi nas do jakiejkolwiek Polski? Otóż przykłady tych łobuzów, tych rozbójników naszych dziejów, one moim zdaniem powinny były już nas nauczyć. My powinniśmy byli zdążyć wyciągnąć ten wniosek, te lekcje przerobić, że do żadnej Polski się nie dochodzi, jeśli idzie się pod rękę z tymi, którzy o niczym innym nie marzą, jak tylko o tym, co nazwał Jan Amos Komeński Terribile opus reformationis mundi. Straszliwe dzieło zreformowania świata. To jest taki jeden właśnie z oficjalnie masoneria, oficjalnie w historiografii jeszcze wtedy nie istnieje, ale z tego, że Jan Amos Komeński jest jednym z takich świeckich świętych współczesnego projektu eurokołchozowego, no to Państwo możecie się domyślać, że coś jednak jest nie halo. Jest taki specjalny program dla młodzieży, Comenius, prawda? No to jest właśnie lansowanie kultu tych świętych, tego czarnego kościoła w dziejach, prawda? To jest po prostu czarna msza, tak? Czarne nabożeństwo patriotyczne. No więc, czy taki patriotyzm? Jeszcze jeden przykład z tego indeksu, bo to już jest po prostu trafienie takie, że spadam z krzesła. Gdzie on tu jest? Jest, proszę Państwa, na liście polskich patriotów jest Nullo Francesco, strona 254. Francesco Nullo w tej księdze, w której jest, muszę to zaznaczyć, tu spisane są piękną polszczyzną, są dobrze zredagowane życiorysy naprawdę setek polskich najwspanialszych patriotów. No ale jest też Piłat w credo i tych Piłatów tu jest parę tuzinów ładnych. Jest Francesco Nullo. Kto to jest Francesco Nullo? No on miał prasę, jego przypomnieli teraz w styczniu na rocznicę wybuchu powstania styczniowego, prawda? Że, proszę Państwa, różni bohaterscy ludzie polegli za sprawę polską w powstaniu styczniowym i między innymi wydelegowany przez Garibaldiego ten Francesco Nullo dał życie za sprawę polską w drugiej potyczce, w jaką się wdał w powstaniu styczniowym. Proszę Państwa, oświadczam, że Francesco Nullo tak samo dał życie za sprawę polską, jak Che Guevara za sprawę boliwijską. Tak? Dokładnie taka jest analogia, ona jest ścisła. Francesco Nullo był kondotierem rewolucji światowej, był człowiekiem z piekła rodem Garibaldiego,
który notabene, którego obrazki takie właśnie świeckie, święte, świeckiego kultu obrazki były rozprowadzane wśród Polaków właśnie w epoce Powstania Styczniowego, Garibaldi nieprzypadkowo nosił czerwoną koszulę i wszyscy jego ludzie. Proszę Państwa, on prześladował kapelanów wojskowych, tak, którzy spieszyli z posługą kapłańską ginącym na polach różnych bitew i potyczek. I otóż ten człowiek, który miał 3 osiołki na emeryturze, pierwszy osiołek miał na imię Napoleon i to była drwina z cesarza Francuzów, drugi osiołek miał na imię Pius, co było prześmiewaniem się z papieża, którego właśnie pomógł zagonić w kozi róg czy do mysiej dziury właśnie sam Garibaldi. I trzeci osiołek miał na imię niepokalane poczęcie, co w języku włoskim jest jednym wyrazem. I to świadczy o stanie umysłu tych ludzi. Otóż taki Garibaldi deleguje Francesco Nullo, który ginie istotnie na ziemiach polskich w 1863 roku i 150 lat później jest na liście wielkich książek polskich patriotów. Jeszcze raz, to proszę nie traktować tego jako jakiejś licencji poetyckiej, analogia z Che Guevarą jest ścisła. Che Guevara wysłany przez Castro do Boliwii przecież nie po to, nie po co innego, jak właśnie rozpętywanie rewolucji światowej na tym odcinku. No więc, proszę Państwa, tę historię napisał nie jeden z drugim jakiś tam wybierany ręcznie przez Jaruzelskiego czy Kiszczaka publicysta, tylko jest to produkt kwiatu, tak? Jest to kwiatu polskiej współczesnej patriotycznej inteligencji. Wydaje mi się, że jest się czym załamać. To im dał grant. No, ja nie wiem. Znaczy, to co Grzegorz tutaj ja powiedział, no to proszę Państwa, jeżeli to przeniesiemy na grunt taki medialno-handlowy, no to ta historia to jest pewien format. Po prostu. To jest pewien format, który jest powielany. Możemy dyskutować, kiedy on został stworzony. Moim zdaniem on został stworzony przez Austriaków na przełomie XIX i XX wieku i od tego się całe to, a może, no może wcześniej, tak? Ale tutaj został utrwalony. I od tego się całe to nieszczęście zaczyna. No więc musimy złamać ten format i zrobić nowy. Po prostu. To jest trochę pracy i duże wyzwanie. Myślę, że są chętni, którzy by się podjęli tego. No bo to wymaga napisania kilkunastu albo kilkudziesięciu książek i wymaga to dobrego sformatowania tych książek, a następnie sprzedania ich z zyskiem, co jest szalenie ważne. Co jest szalenie ważne, podkreślam. Tak, żeby ludziom te książki zapadły nie tylko w serce, ale też, żeby miały dla nich jakąś wartość. Żeby to nie były śmieci, które się potem wyrzuca albo się stawia pod szafą, jak się zacznie cholewać. Czy są osoby, które mogłyby takie książki napisać? Myślę, że są. Wierzę, że są. Natomiast czy one się obudzą? Pewnie tak. Nie wiem kiedy. To jest bardzo ważna rzecz. I ważne jest, uważam, to, żebyśmy podeszli do tego w sposób nowoczesny, tak jak do tego podchodzą imperia. Tak jak do tego podchodzi Wielka Brytania, która potrafi kręcić bardzo takie kasowe, popularne filmy historyczne dotyczące czasów bardzo dawno, obecnie, albo nie wiem, 5 lat temu. To nigdy nie schodzi z tapety. Nigdy. Po prostu nigdy. Jeżeli ktoś uważa, że to jest mało ważne albo nieistotne, bardzo się myli. Ktoś ostatnio napisał mnie na blogu, że w Chinach kręci się wyłącznie filmy historyczne po to, żeby ludzie nie zwracali uwagi na teraźniejszość. Natomiast u nas jest odwrotnie. Kręci się wyłącznie filmy, które mają jakoś zamarkować naszą współczesność. One są całkowicie skłamane, idiotyczne i wulgarne. Natomiast nie kręci się filmów o przeszłości, bo nie. A jeżeli ktoś je zaczyna kręcić, no to jest to Jerzy Hoffman, który ma do dyspozycji jeden format i on cały czas robi to samo, prawda? Tylko trochę gorzej, bo jest już stary. To jest do zmiany. Ja nie wiem jak, bo po prostu potrzebne są pieniądze, potrzebne są budżety, sama determinacja nie wystarczy, ale to jest po prostu do zmiany. Tak myślę.
Jeszcze jeden przykład. Wyjdziecie Państwo z tej pięknej kamienicy, skręcicie w lewo i za chwilę za rogu wyłoni się Jan Kiliński na postumencie. I to jest wielka komplikacja. Wielka komplikacja, bo są piękne dzieje samego pomnika. Prawda? Jest wzruszająca, dramatyczna historia jego niszczenia przez Niemców, jego odnalezienia przez żołnierza polskiej konspiracji, ludu Warszawy, Jan Tu, wymalowany, prawda? Na murze po to, żeby Polacy, warszawiacy, żeby wiedzieli, gdzie Niemcy ukryli ten pomnik. No tak, ale jest kłopot z Janem Kilińskim. Czego to jest pamiątka? To jest pamiątka rewolucji 1794. To jest pamiątka rewolucji, bo tak wtedy o tym pisano. I tak się mówiło. Insurekcja, powstanie, no to jest późniejsze słownictwo. Oni wtedy mówili o tym rewolucji. Tak? I cóż, no, jest to pierwsza z cyklu tak spektakularnych i tragicznych w skutkach dywersji na tyłach, jakich dokonała rewolucja światowa, posługując się Polakami, prawda? Ja posługuję się teraz ogromnym skrótem, bo żeby zdemontować, zdekonstruować powstanie kościuszkowskie, musielibyśmy jednak umówić się na osobną sesję i pogadać przez osobne 4 godziny o samym powstaniu kościuszkowskim. Ale całe dzieje Polski i Redenty, której takie filmowe główne lokalizacje, to jest właśnie ta tutaj najbliższa okolica, prawda? Maszerują kozioł pod Chorążowie, pod arsenał, pozabijali już tych swoich generałów po drodze i nikt nie wychodzi im na spotkanie i nikt się do nich nie przyłącza. Wszyscy mieszczanie warszawscy zatrzaskują okiennice, zamykają drzwi, ale tak Państwo opowiadali to i mnie w szkole, tak czytałem, pod arsenałem lud Starego Miasta. Lud Starego Miasta przyłącza się do Podchorążych i od tego momentu już szala dziejowa się przechyla, już ta ruchawka wojskowa nie może być zgnieciona, bo rozlała się w rewolucję, najpierw ogólnomiejską, a potem narodową, prawda? No więc, proszę Państwa, zacząłem parę lat temu dociekać, a czemuż to lud Starego Miasta wyszedł na ulicę późną nocą 29 listopada. I cóż, to osobna historia na osobne spotkanie, osobną sesję. Tutaj sprzedam to Państwu w skrócie telegraficznym. Monopol wódczany i piwny zaprowadzony 10 lat wcześniej przez księcia Drudzkiego Lubeckiego na terenie miasta stołecznego Warszawy i innych miast Królestwa Polskiego doprowadził do takiego wzburzenia tutejszego ludu, że pospieszył on pod arsenał w noc listopadową, no bo przecież normalni ludzie, jak wojsko bije w bębny, chodzi po ulicach, strzela, wszyscy normalni ludzie rzeczywiście siedzą po domach. Ale historycy z entuzjazmem piszą, ci marksistowscy. Oni piszą, lud czuł to sercem, lud pamiętał tradycję Kilińskiego i w związku z tym lud się przyłączył. No, ja się doszukałem tej sprawy monopolu wódczanego i piwnego. Mam nadzieję, że uda mi się to szerzej Państwu zaprezentować przy innej okazji, ale doszukałem się tam również wątku angielskiego, o czym jeszcze koledze nie opowiadałem. To jest świeża rzecz. Proszę Państwa, 10 lat wcześniej przysłali równo z tym monopolem wódczanym i piwnym, który niejaki Newachowicz tutaj dzierżawił w Warszawie. Postać centralna, znienawidzona wtedy przez warszawiaków i wszystkich dobrych Polaków, nie wielki książę Konstanty, nie Lubowicki, wiceprezydent miasta, tylko właśnie Newachowicz, dzierżawca monopolu wódczanego. Otóż równo z tym monopolem Anglicy wysyłają do Polski misjonarzy anglikańskich. Słyszeliście Państwo o tym? Misjonarze anglikańscy, ja do niedawna o tym nie wiedziałem. Misjonarze anglikańscy i to taka specjalna sekta w sekcie, tacy wyspecjalizowani, bo mianowicie mają ściśle określony target, oni będą nawracać Żydów. I oni nawracają przez 10 lat Żydów warszawskich,
z wielkimi sukcesami. Wielki książę Konstanty zostaje zaproszony do tego, żeby trzymał do chrztu tych tam dorosłych już neofitów, co gwarantuje parasol polityczny nad tą całą imprezą. Zakładają drukarnię, należnie bodajże. W tej drukarni tych neofitów pracuje samych kilkunastu. Co oni tam drukują? Co oni tam drukują w tej drukarni? Otóż ja zakładam się o bardzo dużą, czystą wódkę, że nie z monopolu Newachowicza, tylko innego, zakładam się, że gdyby, może ktoś z Państwa pomoże mi znaleźć, ulotki i plakaciki agitujące do powstania, bo jeśli się zachowały, to mnie nie udało się jeszcze trafić na egzemplarz oryginalny, są tylko znane w treści. Te ulotki i plakaty w treści zapisanej w donosach, głównie niejakiego Makrota, ale oryginału druku nie widziałem. Otóż zakładam się o tę wódkę, że gdybyśmy porównali czcionkę z tych ulotek, z czcionką tych innych pobożnych protestanckich druków, które tutaj były rozprowadzane z Warszawy, to okazałoby się, że to z tej samej prasy drukarskiej wyszło. Otóż, proszę Państwa, krótko i telegraficznie, i wiem, że niesatysfakcjonująco, dlatego że nie sposób telegraficznie wyłuszczyć całej tej sprawy powstania listopadowego, ale mówię to tylko po to, tak fragmentarycznie, żeby wskazać Państwu, że w tej historii tak dobrze znanej wydawałoby się noc listopadowa Wyspiańskiego. Wszyscy wiemy. Wbiegł Wysocki, zawołał do broni, naszych Moskale biją i powstanie, prawda? Proszę Państwa, wszystko jest do przenicowania, a jak się w jednym miejscu odpruje podszewkę, to się sypie nawet nie trocinie, tylko znacznie mniej przyjemne substancje się stamtąd wysypują. Polskie powstania nie zostały wywołane przez Polaków, tylko zostały Polakom wywołane. Polakom zostały wywołane. Ja wiem, że to jest obraźliwy dla niektórych skrót i oburzający. Ja się podejmuję wylegitymować z tego skrótu. Podejmuję się uargumentować takie twierdzenie. Otóż po co my dzisiaj mamy zacząć tę podszewkę odpruwać? Nie po to, żeby coś zohydzić, zniszczyć, zbrzydzić i żeby historia Polski okazała się funta kłaków niewarta i w związku z tym wychodzimy stąd ostatni gasi światło. Nie, dlatego że częścią tej manipulacji jest wdrażanie Polaków do myślenia, że ta tradycja, do której się mają odwoływać, to jest właśnie tych 200 czy 150, różnie, czy 250, różnie liczą, powiedzmy od tego dopustu Bożego, jakim była Komisja Edukacji Narodowej, to jest niedługo ćwierć tysiąca lat. I otóż tam Polacy mają upatrywać swoich świeckich bohaterów, swoich świeckich świętych, a na całą głębszą swoją historię i szersze konteksty swoich dziejów mają być ślepi, tak? Padło słowo przenicowanie. Ja bym chciał coś przenicować na szybko. Jest taki fragment Monachomachii, który wszyscy znamy. Miasto, albowiem zbiór pustek tam tak zowiem, trzy karczmy, bram cztery łąki, klasztorów dziewięć i gdzie niegdzie domki. To podobno Lublin. No i tak dalej, prawda? Wszyscy wiemy, co tam jest dalej. No więc teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, jak było naprawdę, prawda? Ja teraz na szybko buduję taki model. Przebiegunowany świat, którego centrum przesuwa się na zachód, do Amsterdamu i Londynu, a tragiczne wydarzenia XVII i początku XVIII wieku w Polsce całkowicie likwidują handel z odległymi partnerami na wschodzie i południu. Jedyny pieniądz, jaki się pojawia, to jest to po prostu pieniądz zarabiany przez folwarki, który wynika z tego, że się sprzedaje żywność, a jedynymi instytucjami, które gromadzą aktywa, są klasztory. Żydzi, żeby w ogóle przeżyć, ci, którzy zostali, biedni Żydzi, bo bogaci Żydzi wyjechali do Amsterdamu dużo wcześniej, ci biedni Żydzi muszą zaciągać pożyczki w tych klasztorach. Po prostu, muszą traktować te klasztory jako banki. Folwark, żeby w ogóle wszystko się trzymało jakoś, rządzi. Musi sprawować feudał okoliczny, funkcję sędziego, policjanta i stróża. To jest sytuacja bardzo dramatyczna, która się domaga nowego opisu. Natomiast ksiądz Krasicki z tego szydzi.
I ja nie bardzo wiem dlaczego. Bo to jest bardzo poważna sytuacja, która świadczy o tym, do jakiego stanu został doprowadzony kraj, bynajmniej nie ze swojej winy. Natomiast ksiądz Krasicki zakłada takie okulary, żebyśmy widzieli, że to ci mnisi, co tam kury gdaczą, świnie kwiczą na ołtarzu, jajca, liczą, że to jest ich wina. Klechy. Tak, klechy. Ten śpi, a tamten się leczy miodem, a ten był chory, ale pospał trochę i wyzdrowiał. To są, proszę Państwa, szkodliwe brednie. My musimy tam szukać tych rzeczy najważniejszych. No więc myślę, że to tak było mniej więcej, jak opowiedziałem, że państwo próbowało się ratować na wszelkie możliwe sposoby, ratując gospodarkę w ten sposób. Jedyne sztywne struktury, jakie istniały, czyli klasztory, przejmowały funkcję tego, czego zabrakło, czyli struktur gospodarczych, banków, kredytu. To wszystko gdzieś uciekło. Nie było przemysłu, który istniał w Polsce wcześniej, prawda? Skończyły się huty, skończyły się hamry. Nie było handlu ze wschodem, nie było handlu z Turcją. Cała uwaga świata w czasie, kiedy ksiądz Krasicki to pisał, była skupiona na Rosji, prawda? Tam się otwierały nowe perspektywy. A tutaj było już tylko powolne wygaszanie tego wszystkiego. To jest straszliwa i bardzo dramatyczna sytuacja, która się po prostu domaga nowego opisu. No jeszcze jedno magiczne słowo tutaj chyba nie padło. Jedno hasło, masoneria. Oczywiście, bo ja tutaj się, prawda, wywnętrzam na tą wielką księgą patriotów i wskazuję palcem oskarżycielskim braci Potockich. No oczywiście obydwaj kolejni wielcy mistrzowie Wielkiego Wschodu. Nie da się pisać o polskiej historii z sensem, zwłaszcza tej historii ostatniego pół tysiąca lat, jeżeli się panicznie unika wymawiania tego zakazanego słowa. Bo jest zakaz przecież, prawda? Taki jest imperatyw. Każdy, kto w świecie akademickim wspomniałby o tym wątku, no, naraża się na oskarżenie o brak profesjonalizmu i co tam jeszcze. No jest problem, dlatego że jest problem ze źródłami, że jest problem ze źródłami. Ale przecież w nauce uprawnione jest to, co w sądzie nazywamy procesem poszlakowym. I otóż, kiedy bierze ktoś jakąś skorupkę, jakiegoś gara sprzed 5000 lat i z tej skorupki wysnuwa całą hipotezę badawczą dotyczącą jakiejś kultury tam wczesnej pucharów lejkowatych, to jest w porządku, to jest okej. Okay. Natomiast jeśli weźmiemy takich okruszków, takich skrawków kilka i próbujemy zrozumieć, co nas trafiło, no to zawracają nas kijem, mówią, nie wychodźcie z tych opłotków, siedźcie w granicach tej historiografii, którą sama masoneria zredagowała. Tak, bo taka jest odpowiedź na pytanie, czemu my mówimy tym językiem, prawda, który nam podsunięto. Ano właśnie dlatego, że zaczęła być spisywana historiografia na użytek propagandy zmasowanej politycznej właśnie w epoce wielkich triumfów masonerii, w epoce pognębienia Kościoła i zniszczenia między innymi państwa polskiego. Otóż wtedy zaczynają być pisane podręczniki Komisji Edukacji Narodowej. Komisja Edukacji Narodowej jako pas transmisyjny, sprzęgło, które na masy przeniesie te masy inteligenckie, prawda? Na szarą masę inteligencką. Każdy członek, aspirujący, przyszły członek elity narodu musi wejść do tej maszynki do mielenia mózgu, prawda? Bo inaczej nie dostanie się do elity, jeśli nie przejdzie przez system obróbki skrawaniem, który oferuje Komisja Edukacji Narodowej w swoich kolejnych wcieleniach. No więc zobaczcie Państwo, jaki to jest straszliwy paradoks naszych dziejów, że to narzędzie tortur i tę maszynę do odmóżdżania polskiej elity i konformizowania polskiej elity względem projektów politycznych, które właśnie ja tu krótko definiuję, rewolucja światowa, terribile opus reformationis mundi, tę maszynkę uczą nas wszystkich od kolebki uważać za największe dobrodziejstwo, za największy wynalazek i wielki wkład Polaków w dzieje cywilizacji.
no tak donikąd nie dojdziemy, prawda? A zatem, skoro szkoła współczesna, szkoła scentralizowana, zetatyzowana, transmitująca na masy to, co tutaj postanowią urzędnicy w Warszawie, a gdyby ktoś się ważył co innego transmitować, no to są narzędzia dyscyplinowania takich nauczycieli, takich profesorów, państwo sami możecie zaobserwować. Ten proceder dyscyplinowania, prawda? W Polskiej Akademii Nauk, w tym notabene kołchozie dla profesorów założonym jeszcze za Józefa Stalina, prawda? Ostatnio była taka akcja dyscyplinująca jednego profesora, prawda? No więc póki edukacja w Polsce jest oddana na wyłączność monopolowi państwowemu, dlatego że pewne wyjątki od tej reguły nie zmieniają reguły, dlatego że władza ludowa ma 100 różnych narzędzi dyscyplinowania właśnie nawet i tych szkół prywatnych, czy społecznych, czy klasztornych, czy różnych innych, ma narzędzia dyscyplinowania. Tak długo, jak długo polskie życie akademickie będzie skoncentrowane w tych kołchozach przez Józefa Stalina jeszcze zakładanych, to proszę Państwa, jak powiedział pewien dżentelmen z Białegostoku, nie będzie nic. Nie będzie nic, prawda? I nie będzie żadnej reorientacji, żadnego przewartościowania. A żeby to było możliwe, no to proszę Państwa, musi się polska inteligencja, musi właśnie otworzyć oczy i zdecydować się na przejście na drugą stronę lustra. No, kto przechodzi na drugą stronę lustra, przestaje być polskim inteligentem. Tak, stacza się, spada na jakiś margines. Otóż trzeba się na to zdecydować. Trzeba się na to zdecydować, dlatego że inteligencja jako płód, jako projekt, jako produkt właśnie tej rewolucji nie jest wartością samą w sobie. Tak? Nie jest wartością samą w sobie. A więc cała ta legenda o jakimś micie, jakimś etosie inteligenckim, trzymajcie się Państwo od tego z daleka, tak? Tylko zastanawiajcie się nad tym właśnie, co tu było grane i co nas trafi. Gdzie można by upatrywać rzeczywiste przyczyny, czy na podstawie, śledząc historię gospodarczą Europy, można wywnioskować coś więcej niż to, co się nam podaje w podstawówce, w szkole? No, w zasadzie wszystko można wywnioskować, kiedy się nawet dość pobieżnie przyjrzy tej historii Europy, no bo proszę Państwa, centrum świata gospodarczego w stuleciu XVI istnieje na pograniczu czesko-węgiersko-polskim. To są kopalnie śląska, to są kopalnie słowackie, to jest troszkę dalej Siedmiogród i kopalnie złota węgierskie. Jeżeli Państwo przyjrzycie się temu nieszczęsnemu krajowi, jakim są Węgry, którego historia jest jeszcze straszliwsza od naszej, jeżeli Państwo przyjrzycie się tym wszystkim najazdom upiornym, którym Węgry zostały poddane i zaczniecie się tym jakoś głębiej interesować, u spodu zawsze znajdziecie chęć rozwalenia Węgier ze względu na złoto, które się tam znajdowało, bo tam się znajdowały najważniejsze kopalnie złota w Europie. To było najważniejsze państwo w Europie, którego już nie ma tak naprawdę, bo to, co dzisiaj jest, to nie są żadne Węgry. To jest w ogóle jakaś resztówka, która nie radzi sobie w ogóle sama ze sobą. Viktor Orbán tu niczego nie zmieni. Natomiast, kiedy mamy centrum, mamy najważniejszy obszar i serię wojen, które się toczą o ten obszar, prawda? Chcą go zagarnąć Habsburgowie. Z południa napierają Turcy i oni idą tutaj nie po to, żeby realizować się na wielkiej nizinie węgierskiej, tylko żeby dojść do Karn. Po prostu. I gdzieś tam z daleka odzywa się Moskwa, a do tego wszystkiego po Bałtyku pływają w tej z powrotem Anglicy, którzy wymyślają sobie rozmaite akty prawne, nie obowiązujące nigdzie poza wyspą, a przez nich uważane za akty, prawda, inkorporacyjne. Oni tutaj podporządkowują sobie połowę świata. To jest szalenie ważne. I na to wszystko dokonują się tak zwane wielkie odkrycia. Tak zwane wielkie odkrycia. Vasco da Gama dopływa do Indii, spotyka tam człowieka z Poznania, Żyda takiego, który w literaturze się zapisał jako Gaspar da Gama i opowieść o tym człowieku jest zawsze podawana właśnie jako taka pogodna anegdotka dla idiotów. Że on był tam wygnańcem i sobie siedział i żył. To jest nieprawda, no, musiał być częścią jakiejś sieci handlowej, dlatego że miasta takie jak Kraków, a szczególnie Poznań, były w tamtym czasie centrami handlu żydowskiego pomiędzy wschodem a zachodem i północą. I ci ludzie cały czas byli w ruchu, kursowali tutaj z powrotem. Nie trzeba było odkrywać żadnego świata, bo on był dawno już odkryty. Natomiast no, to jest,
To jest ta historia opisana przez imperium, prawda? Przez imperium, które miało swoje centrum w Londynie. I ona jest opisana dosyć późno. No ale żeby to imperium mogło odnieść sukces, to trzeba było zniszczyć do samego spodu to, co było tutaj. I te próby są jawne, jasne i czytelne. Mamy wojnę 30-letnią, która rozwala całkowicie przemysł czeski, śląski i też częściowo węgierski, tak? Południowo-niemiecki. Potem mamy wojny Chmielnickiego i potop, które likwidują szlaki handlowe ze wschodem. Od razu, prawda? Podstawowym przeciwnikiem Bogdana Chmielnickiego są Żydzi, których on z upodobaniem każe mordować. Bynajmniej nie dlatego, że on ich jakoś szczególnie nie lubi albo nie wiem, coś do nich ma. Natomiast ci ludzie to są ludzie obsługujący szlaki handlowe ze wschodem i oni mają zginąć po to, żeby tej drogi tu nie było, prawda? Żeby to złoto się gdzieś nie rozpraszało, żeby ono było skoncentrowane. Imperia walczą między sobą, Habsburgowie walczą skrycie i jawnie z Anglikami. Próbuje się utrzymać Francja, na którą powinniśmy patrzeć nieco uważnie, aczkolwiek no, głos żaden liczący się dla nas tak naprawdę stamtąd nie przychodzi. Natomiast no, to jest taki kraj, który moim zdaniem jest wart uwagi, dlatego że no, Francja była takim państwem, gdzie no, no, była gruba warstwa szlachty. Gruba warstwa szlachty. To, co potem było wyszydzane. Niepiśmienni francuscy baronowie. Ja jestem wielkim miłośnikiem niepiśmiennych francuskich baronów, proszę Państwa, naprawdę. I no, przez to dobrodziejstwo do Polski. No i ta własność, która tam była bezwzględna, tak jak w Polsce, musiało to wszystko ulec zmianie. To jest taka tendencja. Ja nie używam słowa mason, nie robię to celowo, dlatego że to jest tak, jak Grzegorz powiedział, że nie podzieliliśmy się, bawimy się w dobrego i złego policjanta. Nie wiem, który jest dobry. Dlatego, że no to jest z miejsca marginalizacja, prawda? Mamy 100 sposobów na opisanie tej sytuacji, prawda? Ja opisuję to jako konflikt pomiędzy organizacjami, które się tworzą w miastach, a folwarkiem, prawda? To jest tak, że już bardzo wcześnie mamy miasto, które dysponuje gigantycznym kapitałem i ono musi gdzieś ten kapitał upuścić. Atakuje folwark, próbuje wykupywać ziemię, prawda? Naturalnym wrogiem patrycjatu są właśnie niepiśmienni baronowie, którzy się opędzają kijem przed najemnikami werbowanymi w miasta. To tak wygląda i to jest historia, to jest dynamika bardzo duża. To wszystko dzieje się na naszym terenie. Po czym, kiedy dochodzimy do biskupa Krasickiego, to on pisze już miasto, albowiem zbiór pustek tak zowie. I nas obarcza za to, że to jest zbiór pustek, a to jest nieprawda. A to jest nieprawda. I to wynika z bardzo pobieżnego prześledzenia, proszę Państwa, historii gospodarczej świata. Bardzo pobieżnego. A ja już nawet nie chcę myśleć, co będzie, jak my się zaczniemy zgłębiać te szczegóły, których tam jest mnóstwo, które są fascynujące. Dziękuję. Tak myślę. Bije. Tak uważam. Może seria pytań, ale i tak się... Ktoś się rozgadał.